Cześć, siemanko, z tej strony Pawlik i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 16. W tym odcinku mam zamiar kosić trawę. Jak wam mówiłem bardzo długo, obiecałem wam w ostatnim odcinku, że zrobimy sobie siano kosy. Bo trzeba 20 razy koszę tą łąkę i zobaczymy jak dużo będzie tych belek, czy w ogóle się opłaca. Dobra, koszenie zawsze zajmuje najmniej czasu. Najdłużej ja wam powiem, że przetrząsanie, no chyba tak. Zrobimy sobie teraz tutaj. Powiem wam teraz, dlaczego nie było tak długo odcinków. Dlatego, że po prostu mi się nie chciało i już tak mało czasu miałem, żeby nagrać coś na YouTuberze. Tyle nauki było. Co trochę sprawdzone jakieś kartkówki. Dobra, skończyliśmy już skosić. No to co chwilę kartkówki sprawdzone są jakieś piosenki na muzykę. Dobra, teraz będę przetrząsał. Szkoda, ale w tej grze nie ma większego przetrząsa, co trochę zajmuje z tym. No ale mi się podoba robić siano kosy. O, ślub pojechałem trochę. No dobra. Możecie napisać pod tym odcinkiem, jakie z czego chcecie mieć filmy. No jaki odcinek chcecie mieć, z jakiej gry. To napiszcie w komentarzach. Na wszystko, tylko nie teraz. Może też być farming. Byle jak może być 14 też. Napiszcie co robić. Mam. Jak nic nie napiszecie, to nie szkodzi. To sobie wybierze może Eurotraka, ale mi się trochę. No ta trasa mi się zepsuła. No patrzcie, jadę. Ciężarówką i potem dup w znak albo w coś, rozpędzę do 130 na godzinę, znak pierniczny i potem no i potem potem przewrócę się i no i potem muszę pomoc wezwać. No i to pomoc dobrze tak nie robi. Dobra, dawajmy dalej. Pytacie się na pewno, czemu ja tak robię, bo tak jest więcej tego siana. Tak się bardziej opłaca robić. Bo jak ja by to wybrał na przykład na całość, to by było o wiele mniej tego siana. Ja tego tak robię. O, już chyba jest
No tak trochę więcej niż miesiąc po wyjściu Farminga 17. Ja wam powiem, że na YouTubach bardzo dużo jest odcinków. Szczególnie od Mafii Solet Team. Oni nagrali już 51 całości Farminga 17 od zera do farmera. Naprawdę fajne odcinki. Lotkador te są fajne. No to ja polecam naprawdę Farminga 17 kupić. Musicie mieć dobry komputer albo lub laptop, żeby zagrać. Dobra, już prasujemy. Chyba tu już słoma jest jeszcze. A, prasujemy. O kurde, tego ma być dużo. Okazuje się, że 2 na 10. Czy to się opłacało? Sam nie wiem. Chyba się nie opłacało. Nie opłacało się jednak tak robić, bo tyle samo belek będzie, ile na jednym zgłoszeniu. Naprawdę nie polecam tego robić. Bo jak się... ja już wiem czemu. Bo to tylko ta trawa, jak będziemy... No w ogóle nie będziemy jak to, w rzędy robić, to tylko się traci i znika jakby. Dobra, zrobię sobie pauzę na chwilę. No i zbieramy, jednak nie było dużo. Jak to nawozimy, to będzie 18, a tak to jest 17. Teraz muszę podzielić to na pół. Większość idzie do krów. Gdzie to jest 4? Kurde. 5. Siedem. 8. No i ostatnia to idzie do krów. Wam teraz powiem, na co będę teraz zbierał. Na co teraz będę zbierał. No, na co przeznaczę pieniądze. Na pewno nie na jakieś maszyny. To z czasem, to jeszcze długo. Wam teraz powiem, że ja chcę kupić pola za pola, co kosztują wszystkie razem. Wszystkie, które ja chcę kupić, to kosztują 1 000 000 i potem będziemy kupować JCB-ka, kombajna New Hollanda, jakiś kultywator, siewnik. No i tyle. Zaraz wam pokażę, co to będzie, jakie pola. Blisko tutaj i dwie łąki kupię. Kosztuje wszystko 1 000 000. Obliczyłem sobie. I potem będziemy zbierać... będziemy zbierać na... na jakieś maszynki.
Dobra, to mi się wyrobili w 10 minut. Bardzo szybko. Ja pamiętam w 14, jak mi robiliśmy sianokosy. To było... Kurde, ja musiałem ciągle zatrzymywać film. Wy sobie myślicie teraz... skąd ja mam tyle pieniędzy? Mam tyle pieniędzy, bo... No... mój kolega i brat ścinaliśmy drzewa, ja zawoziłem i dlatego zbierało się tyle pieniędzy. Ja wam teraz pokażę, jakie pola i łąki będę kupował. Na pewno tą łąkę za 250 tysięcy, tą łąkę za 100, to za 450, 100 i to. A może nawet to. Nie, to nie. Tylko te 5, 3 pola i 2 łąki. I potem będzie to i to potem będzie. I potem te 3 plus łąka. Albo no to potem będzie ten i koniec. Musimy dużo wydać na te maszyny wszystkie. Dobra, to w tym odcinku to chyba będzie wszystko. Napiszcie, co mam robić w następnym odcinku lub jakie gry. Wszystkie, co ja mam. Jak chcecie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.